Jeżeli uczeń chodzi na mniej przedmiotów, to jest niższa dzielna, przez którą dzieli się sumę ocen. W związku z tym uczeń niechodzący na religię czy etykę ma podzielone przez mniejszą liczbę przedmiotów sumę jego ocen. Dokładnie tak samo jak uczeń, który jest zwolniony z WF-u. W związku z tym tutaj problemu nie ma. Średnia arytmetyczna ma to do siebie, że ona uwzględnia fakt, że ktoś na jakiś przedmiot nie chodzi.